Obecnie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znajdują się 43 duże budynki. Tutaj jest moje małe królestwo, którym przywracam świetność starym przedmiotom. Jesteśmy w miejscu, w którym duch puszczy ma swój dom. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest chyba już jedynym miejscem, gdzie turyści mogą zobaczyć chaty kryte strzechą, poczuć klimat tej dawnej podlaskiej wsi. Drewniane budownictwo stanowi jeden z najcenniejszych walorów kulturowych Podlasia. Te najcenniejsze, najstarsze są oczywiście chronione dzięki temu, że są wpisane do rejestru zabytków. Natomiast wszystkie pozostałe cały czas znikają z naszego krajobrazu. Stąd Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jako miejsce, gdzie chroni się te budynki, przenosi te najcenniejsze, jest tak istotne w ochronie naszego kulturowego dziedzictwa naszego regionu. Pierwszorzędnego surowca budowlanego dostarczały kiedyś puszcze, które porastały cały teren Podlasia. Najczęściej budowano z drewna sosnowego. Wycinano drzewa, które liczyły sobie co najmniej 80, 100, a czasami więcej lat. Warto podkreślić, że były to drzewa żywiczne, a więc takie, które rzeczywiście były pierwszorzędnym materiałem budowlanym. Starzy ludzie opowiadają, że wystarczyło czasami wyciąć kilka takich drzew i można już było z nich zbudować cały dom. Do I wojny światowej ten materiał był rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Później już niestety masowa wycinka drzew spowodowała, że to drewno było już kiepskiej jakości i niestety te budynki dwudziestowieczne, tak jak możemy obserwować, już nie mają tego pierwszorzędnego surowca budowlanego. Drewno wycinano zimą, kiedy było pozbawione soków. Umawiano się na tłokę, a więc kilku gospodarzy przyjeżdżało do pomocy dla gospodarza, który wycinał drewno na budowę domu. Wycinano drewno, które następnie zwożono do zagrody i tam oczywiście przez kilka miesięcy musiało wyschnąć. I przystępowano do tarcia, czyli piłą tracką, zazwyczaj trzech traczy na odpowiednim stojaku wycinało belki z rębu, tak, żeby później można je było ze sobą połączyć. Oprócz sosny, takim materiałem, z którego często korzystano, był także modrzew. Ale używano go z racji tej, że był to materiał drogi do budowy dworów, czy też budynków sakralnych. Oprócz modrzewia korzystano też z dębu, który użytkowano do wykonywania podwalin, czyli tych najniższych belek z rębu, z racji tej, że dąb był oczywiście odpornym drewnem na wilgoć. Oprócz drewna oczywiście był wykorzystany kamień, który układano do podwalin, a więc tworzono z kamienia fundament budynków. I także wykorzystywano oczywiście to, co było położone na dachu, a więc słomę żytnią. Można powiedzieć, że pokrycie strzechą jest bardzo dobrym sposobem, bo stanowi ona znakomity materiał izolacyjny, jest też bardzo dźwiękochłonna, ma tylko jedną wadę, mianowicie jest łatwopalna. Zarówno przy konstrukcji budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych najczęściej wznoszono je w konstrukcji zrębowej, a więc belki z rębu
były łączone z sobą w narożach, albo przy użyciu zamków ciesielskich, takich jak na Jaskółczy Ogon, zwany często też rybim ogonem, albo tak jak tutaj widać na Obłab, czyli z ostatkami, czyli w taką formę jeszcze bardziej archaiczną. W tradycyjnym drewnianym budownictwie obiekty wznoszono według powtarzalnych schematów. I stąd też możemy wyróżnić w Polsce regiony, które cechowały się odrębnym, właściwym tylko właśnie dla tych regionów, budownictwem. Inaczej wyglądały domy mieszkalne na Kaszubach, inaczej na Mazurach, a inaczej na Podlasiu. Domy podlaskie możemy podzielić na dwa takie podstawowe rodzaje, mianowicie charakterystyczne dla zachodniego Podlasia, czyli tam, gdzie dominowało osadnictwo drobnoszlacheckie, oraz drugą taką dużą strefę, czyli wschodnie Podlasie, gdzie dominowało osadnictwo wschodnich Słowian. I tam z kolei mamy taką charakterystyczną cechę, jak budynki wznoszone z częścią mieszkalną i częścią gospodarczą pod jednym dachem. Jeżeli chodzi o budownictwo drobnoszlacheckie, to takim typowym obiektem był trojak. W chacie typu trojak wszystkie pomieszczenia były usytuowane wokół urządzeń ogniowych, a więc wokół pieca kuchennego, pieca grzewczego, no i oczywiście komina. Taki piec kuchenny, jak tutaj widzimy, charakterystyczny dla okresu międzywojennego, dla lat 20-30, był budowany z cegieł i z gliny. Oczywiście w tym piecu znajdowała się taka duża wnęka, która służyła do wypieku chleba, ale też do ogrzewania potraw, które gospodyni przygotowywała do spożycia dla całej rodziny. No i oczywiście takim charakterystycznym elementem był kaptur, gdzie dym, który wydobywał się z pieca chlebowego, mógł unosić się aż do komina i na zewnątrz budynku. Drugim typem budynku mieszkalnego, charakterystycznym dla przysiłków drobnoszlacheckich, był dom zwany podwójnym, dwójką. Jego nazwa wywodzi się stąd, że posiadał zdwojony układ pomieszczeń w stosunku do trojaka. I tak, znajdowały się w nim dwie izby, przy czym jedna pełniła funkcję kuchni, a druga oczywiście była taką izbą reprezentacyjną. Były też w nim dwa alkierze i pomieszczenie zwane garderóbką tuż za kominem. Takim charakterystycznym detalem dla domu podwójnego jest ganek. Jak pisze Zygmunt Gloger, w XIX wieku ganek mógł być tylko tam, gdzie mieszkała rodzina drobnoszlachecka. Opisuje taką ciekawą, humorystyczną historię, mówiącą o tym, że jeden z włościan postanowił również sobie wybudować ganek, ale okoliczna szlachta, jak tylko zobaczyła, że doszło do takiego przekroczenia norm, które obowiązują, urządziła zajazd i ten ganek został zniszczony, więc rzeczywiście był on ważnym elementem świadczącym o tym, że dany budynek zamieszkuje szlachcic. W drugiej połowie XIX wieku naroża budynków zaczęto obijać deskami. Miało to oczywiście na celu ochronę belek zrębu przed zamakaniem, przed działaniem niskich, wysokich temperatur i chroniło generalnie przed butwieniem drewna. W tych najstarszych narożach zdobionych imitowano te ozdoby, które były na domach murowanych, a więc zboniowanie, a później, począwszy od I wojny światowej, pojawiły się już takie detale ażurowe, tak jak tutaj widzimy rozety, formy geometryczne, czy też naśladujące zdobnictwo, jakieś detale roślinne. Wszystkie ozdoby wykonywano posługując się szablonami. Wzdłuż krawędzi szablonu rysowano ołówkiem krawędź, którą następnie
wycinano, posługując się taką piłą ramową zwaną lauzegą. Było to podstawowe narzędzie, które służyło do tego, żeby wykonać te wszystkie piękne detale zdobnicze. Oczywiście użytkowany był również świder, który pozwalał na wykonywanie otworów i włożenie do takiego otworu ostrza tej piły, lauzegi, umożliwiało wycięcie bardziej skomplikowanych, profilowanych wzorów. Okna były kiedyś chronione okiennicami. Te najstarsze okiennice były wykonywane z desek, natomiast już przed I wojną światową okiennice były płycinowe, czyli właśnie takie, jak tutaj widzimy. Pierwotną funkcją okiennic była oczywiście ochrona okien. Jeżeli panowały niskie temperatury, to były one zamykane, a później już pełniły tylko funkcję estetyczną i służyły do tego, żeby pięknie dany budynek wyglądał. Często malowano je w różnych kolorach. W XIX wieku dachy były czterospadowe, kryte strzechą. Już pod koniec tego wieku coraz częściej pojawiały się dachy dwuspadowe. Dzięki temu pojawiała się dodatkowa płaszczyzna szczytu, którą ozdobnie szalowano. Przybijano deski w różne wzory. Często też wycinano wzdłuż ich krawędzi rowki, które miały pełnić dodatkowy efekt światłocienia. Często w tych szczytach wycinano otwory oświetleniowe, które później, na początku XX wieku, miały już formę małych okienek. Niektórzy twierdzą, że okienka te miały zdobnictwo imitujące ręczniki, którymi zdobiono ikony we wnętrzach budynku. Na wschodzie Podlasia występował zupełnie inny typ budynków mieszkalnych niż w obrębie przysiłków drobnoszlacheckich, mianowicie chata, która łączyła pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą. Często w literaturze etnograficznej określona jest ona jako zagroda wydłużona typu bielsko-hajnowskiego. Oczywiście sama jej nazwa wskazuje na teren, gdzie ona najczęściej występowała, czyli między Bielskiem a Hajnówką. Łącząc pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą, sprawiało to, że po pierwsze te zwierzęta były zabezpieczone przed kradzieżą. Chodziło tu oczywiście o kradzieże koni, które często się kiedyś zdarzały. No i było to oczywiście też takim wygodnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o samą hodowlę zwierząt. Aczkolwiek oczywiście późniejsze standardy wzrosły i te budynki, które już były stawiane po I wojnie światowej, były już tylko przeznaczone do zamieszkania dla ludzi. Zupełnie odrębne budynki stawiano dla inwentarza. Taką charakterystyczną cechą budynków XIX-wiecznych mieszkalnych na wschodzie Podlasia był dach dymnikowy. Taki jak tutaj występujący w chacie ze starej Grzybowszczyzny. Dach ten nawiązuje jeszcze do tradycji chałupkurnych, czyli takich, w których nie było kominów, a dym wydobywał się właśnie przez ten otwór w szczycie na zewnątrz budynku. Taką charakterystyczną częścią wyposażenia chat typu bielsko-hajnowskiego był duży ruski piec. Służył on nie tylko do podgrzewania potraw, do wypieku chleba, ale także do tego, że można było na nim bardzo wygodnie wypoczywać, a nawet spać. Piece przed 100 laty nie miały płyty żelaznej, tak zwanej angielki, tylko miały taką nalepię, na której podgrzewano garki z jedzeniem na tak zwanych trynożkach. To są te metalowe, kowalskie podstawy. We wnętrzu tej wnęki oczywiście wypiekano chleb, natomiast pod piecem zawsze było miejsce na opał i na drób, który chowano tutaj w czasie zimy, kiedy panowały niskie temperatury. Drewniane zagrody, a więc chaty, spichlerze, budynki inwentarskie, budynki sakralne, takie jak kościoły czy cerkwie, budynki przemysłowe, takie jak wiatraki, dawne młyny, z
są wciąż ważnym, istotnym składnikiem krajobrazu w naszym regionie.